Siema wszystkim, z tej strony Szymon. Słuchajcie, jest sobota, godzina 5 rano, stąd mój stan i stąd też zamiast piwa jest kawa. Niemniej jednak jest to bardzo dobra godzina, żeby zaprezentować Wam mój najnowszy zakup. Jest to pit lampa od firmy Corelli. Jest to chyba belgijska firma, wcześniej miałem z nią styczność tylko raz. Kupiłem taki servosaver od nich i ma go zainstalowany Kacper w swojej XV-ce. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrej jakości, nie było z nim żadnych problemów i działa należycie. I mam nadzieję, że tak samo zadowolony będę z tej pit lampy. No i dobra, słuchajcie, no, zamówiłem ją na FC Kit, tam jest dostępna. Można ją zamówić w dwóch kolorach, jest dostępna czerwona i czarna. Ja zamówiłem czarną. Jeżeli chodzi o jej parametry, to ma trzy zakresy ustawienia temperatury światła. Od 3000 do 4000. I do tego 6 ustawień jasności od 180 lumenów do 600 lumenów. 3 razy 6 to jest 18, więc w sumie lampa ma 18 różnych ustawień światła, które możemy sobie wybrać i dopasować pod siebie. Oczywiście nóżka i główka są obrotowe, więc można je tutaj fajnie ustawić. Zaraz Wam to pokażę. Główka obraca się o 270 stopni, więc to też jest fajna opcja. Takiego czegoś w moim warsztacie mi brakowało, często sobie doświetlałem telefonem. Okej, dobra, to bez zbędnego gadania otworzę ją i pokażę Wam, co jest w środku. Zapakowana jest w takie etui z wyszywanym logo Corelli Team, więc w sumie wygląda całkiem fajnie. W środku mamy dwa przewody, jeden banankowy, a jeden USB mikro. Ok, i tak prezentuje się lampka. Obrotowa główka, więc w ten sposób można ją obkręcić. Wszędzie są loga Corelli Team. Tutaj od spodu przy LEDach, u góry na główce, tutaj na stopie i tutaj z tyłu, więc chwalą się gdzie tylko mogą, jakiej to jest firmy. Ok, spróbujemy ją podłączyć przez powerbanka, bo będzie mi tutaj teraz najwygodniej. Ok, zaświeciła się, więc dała nam sygnał, że dostała zasilanie. Ok, i teraz panel tutaj jest dotykowy. Ok, załapała elegancko. Wybierzemy sobie teraz temperaturę światła. Trochę cieplejsza, jeszcze cieplejsza i zimna, tak? 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, od zimnej, zimna, trochę cieplejsza i ciepła, no. Ok, i tutaj 6 ustawień teraz jasności, to ściemnimy na maksa, w tej chwili jest ściemniona na maksa i możemy sobie ją rozjaśnić. To jest maksimum rozjaśnienia. Możliwości tutaj ustawień jest sporo, można ją sobie całkowicie położyć i doświetlić model od spodu, więc na pewno ją wykorzystam. Ogólnie jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra, nie ma tutaj do czego się przyczepić tak naprawdę. Jakość wykonania w tej chwili mogę ocenić 10 na 10. Słuchajcie, no i to tyle w tym odcinku, ja przy okazji rozłożenia tutaj tej lampki, tego stanowiska przygotuję sobie opony na jutrzejszy Rallycross. Zamówiłem nowe opony, które będę testował. Mam felgi, trochę kleju, więc od razu wykorzystam to światło, żeby sobie ładnie tutaj skleić te koła. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!